Moi drodzy, pierwsze kroki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie kogoś szukają? Jakieś bandyty? A proszę pana... O, co? Halo! Pan porwanie w takim razie. Pan zostawi go. O, co pan... Halo, pan mnie porywa, co jest? Dobrze, jedziemy. Ale proszę pana, co się dzieje? Proszę pana. Spokojnie. Czemu mnie pan wciągnął do samochodu? Ja się tak nie godzę. Ja nie zamawiałem Ubera, co jest? Czemu już mnie? Proszę pana, pan coś widzi w ogóle? Bo jak widzę, linia wzroku jest poniżej kierownicy. Proszę pana, ja wszystko widzę. Ale kto zamawiał przejazd? Ktoś zapłacił za mnie? Żeby mnie zawieźć gdzieś? Nie, jakiś Uber? Ale ja nie zapłacę, ja nie mam z czego, ja panie przyjechałem dopiero, co jest? Kurwa! Nie wytrzymam! Dajcie mi sterowanie ogarnąć, ci już mnie wzięli i porwali. You are being called. Nawet nie wiem, gdzie Dorian do mnie dzwoni, gdzieś telefon. Właśnie tak to działa, no już ich standardowe Dzień kota standardowy. Kurwa, czekaj, co mi się wydupiło? Moment. Halo, jesteś? Tutaj, proszę pana, ja wyskakuję. Ja już tutaj chciałem wyjść. Dziękuję. Proszę pana. Ało! Oj, jak boli, oj, jak boli, oj, jak boli. Ja go słabo słyszę. Kurwa, nie dzwońcie do mnie, bo ja nie wiem, jak się odbiera. Ja, SMS-a mi wyślijcie. Skąd wy macie numery do mnie? Proszę pana, mi dzwoni w głowie. Kurwa, chyba przydzwoniłem w ten asfalt. W ogóle, pani robi jako... taksówka, czy jako ten przewóz osób? O Jezu, dzwoni mi w głowie. To już święty Piotr chyba dzwoni do mnie. Piotrze, nie mogę. Jeszcze nie dzisiaj. Nie wiem jak się ten, jak się kurwa odbiera jakieś komórki. Klikam po wszystkich przyciskach. Okej. Wstrząsy mam jakieś. Czekajcie chwilkę. No nie, Windows mi nie działa, ten przycisk Windows. Właśnie ludzie mówili o tym Windowsie, a mi, nie wiem dlaczego mi nie działa. Ja wiem, że jestem powalony, dlatego mi się nie ten... A, boście kurwa wymyślili, żeście mnie wdupili do auta i żeście mnie porwali w ogóle. Chryste, panie, co tu się proszę pan, proszę pana mnie porwał ten pan. Musiałem wyskoczyć z samochodu. Nielegalne przewozy osób, pasów nie mieli. Proszę pana, jakie stłuczenie, ja kurwa nóg chyba nie mam. Stłuczenie.
Ja tutaj nie widzę lewej nogi, ale proszę pana, otwarta, jedziemy na szpital. O Jezu, ja muszę na dowód tego powiedzieć. Oj, jak boli, oj, jak boli. Oj, oj. Chyba pan sobie zęba wybił. Nie, proszę pana, piwo otwierałem nim. Ach, chyba, że tak. O Jezu, ty, co mi się pan spojrzy na głowę. Spojrzy na włosy, co się tam... Od tego asfaltu chyba przetarłem. Proszę, motarsio. To sama odgrywka, co w każdym polskim RP. No bo ja muszę, stary... Ja muszę poziomem odgrywać to, co w polskim RP-że. Oj, ale boli, oj, 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 oj. Oj, oj, oj. O kurwa, ała, ała, ała. Dobra, jakoś dzisiaj ten... Halo? ...pakować. No? Jak pan się słyszy nas? Halo? Proszę pana. No słyszę pana. A pan mnie słyszy dobrze? Jaki dzisiaj dzień tygodnia? Dzisiaj jest wtorek. Okej. A powie pan mi... imię i nazwisko swoje? Pamięta pan? Proszę... Chyba pamiętam. Mam Dawid Wojciech. Okej. Okay. Albo na odwrót. Dobra, bierzemy pana do pojazdu medycznego. Pomagam tu panu przejść. Ostrożnie. Zwołaj falownik do tego samochodu? Nie, nie ten, to weźmie, wezmę. Zaraz, tu weźmiesz kierunek, pokierujesz. Ja tu otwieram drzwi. Oj, no spokojnie. A kurde, nie tu. O proszę, pasy. Jak się pasy zapina? To kierowca. Halo. Co się stało? Pan się panowie, jedziemy, bardzo dobrze jedziemy. A przepraszam, ja mam wstrząs pourazowy. Ja rozumiem, że pan źle się czuje. Otwieram panu drzwi. Przepraszam, nie chciałem, panie niebieski. Spokojnie. Otwieram tu panu drzwi. Dziękuję bardzo, proszę pana. Ale pan zrobił. Dobra, kieruj. Ja się zajmę. No Jezu, policja, musimy uciekać. Zgodzę się z tym. Panowie, ja wam... Kurwa, nie mogę mieć na scrollu, bo ja... Przepraszam. Ja mam jakieś wstrząsy pourazowe, ja się boję znowu jazdy na tylnym siedzeniu. Dopinam panu pasy. Kurwa, ja nie mogę mieć tego przycisku na tym... Jezu, muszę ustawić. Dobrze, ja się przez chwilę nie będę odzywał, bo mnie bardzo głowa boli. Czekajcie. Jezus Maria, na tym TeamSpeaku nie mogę mieć to na scrollu. Ja bym go do Pabianińskiego wziął, kurde, skaczę z samochodu, ja nie wiem w ogóle. Jak będziesz pierwszy, to weź przygotuj z sali tego zabiegu o zwykłe jazdy. Jak tym się dziwnie jeździ. Skręca płynnie, dziwnie. Ja tosty zostawię w kantorku. Halo mi się jadara. Nie żartuję, to jest w kantorku, kurwa. Czekajcie. Szybko przysiadka. Jest tu oddalenie, bo patrzcie, ja mam dwa przyciski na myszce. Taki lewy i prawy. I jak lewy wcisnę, to on mi się tak zoomuje, a prawym odzoomowuje. I chcę odłączyć teraz ten przycisk. Czekaj, sterowanie, grafika. Zaraz ich podgłośnie. Pokaż kamera. Zamieś nim? A jak ja mam ich podgłośnić? W samym TeamSpeaku jakoś? Moment, tak ja mam ich podgłośnić? Tu, opcje. Przeczuwam złamaną prawą nogę. Ja ci kurwa złamię nogę zaraz, czekaj. Jakie złamanie? No prawa noga. Ale otwarte czy nie? Nie, zamknięta. A, to no, to luzik. Dobra. I musi zrobić tomograf głowy i zobaczyć, czy nie ma... Wiesz. Tak. Żadnych niedogodziwości na szczęce i w mózgu. Aaaa! Spokojnie! Nie, usnąłem. O Jezus!
przyczepności nie ma. Widzicie, co się dzieje? Jak mówię, to się przybliża ekran. Ja chcę to wypierdolić ze sterowania. Wysiadamy. O Jezu. O! O! Przywieźli pacjenta z chorosy. O! Gdzie pan goły chodzi? Ała, ała, ała. Gdzie pan goły chodzi? Gdzie pan ubrania zgubił? A nie. Kurwa, Dorian tam idzie już. Nie ma. Panowie, dobra, gdzie idziemy? Idziemy, powoli. Idę powoli. Idę serce, kurde. A proszę pana, pan czemu z tymi majtkami tak? Tam pana. Przepraszam, no jest długo. U mnie w muzeczku są. Pan się odsunie, to łóżko muszę z tego zaplecza wyciągnąć. O cholera. A ten szpital jest czynny w ogóle? Ale pan ma ale pan potrafi z tym łóżkiem, o. Ty. Ten, kurde, chwila. Proszę się odsunąć. O, się można położyć. Można? Czy trzeba? Nawet trzeba. Wręcz oj. Proszę zapiąć mi pasy. Ale mnie wygięło, proszę pana. Nie no, wszystko w porządku. Z tą nogą trochę wygięło, ale dobra, idziemy na tego. Reumatyka. EG zrobimy przy okazji. Co jest, kurwa? Kolibka. Kurwa. Sorry, no tam jakieś głosy w głowie mam, kurwa tam. Pan ma jakieś uprawnienia? Pan jest pielęgniarz, kierowca? Kim pan jeszcze jest? Operator? Strażakiem zaraz będę, proszę pana, nawet. Strażakiem? O kurde. Pan robi karierę. No, nie robię, bo ktoś mi ją zepsuł, ale dobra. Naprawimy. Cicho mówi strasznie. Ja? Tak. To zaraz, pan poczeka. Zaraz. Kurde, cicho niby mówię. Opcje. Dobra, tu te wszystkie jakieś halo, takie metalowe, melinowe przedmioty pan szumy, co to jest? Zapoda test. Ładnie. Halo, robię test. Powiedzie są jest ładne, odłożymy do szafki na bok. Co on pierdoli? Jakie cicho, co on gada? Nie wiem, jakiś telefon, klucze pan ma. Co mam? Panie, nic nie mam pan, no kradli mnie, uprowadzili. Telefonu nawet. No nie mam telefonu, no. I co pan, mi uwierzysz czy mnie uwierzysz pan? To skołujemy panu może. Dobra, pan się nie rusza chwilowo i będzie, zobaczymy co jak. Ale głowa mi chodzi. Control plus tab. Aha, tu. A, teraz mnie pan słyszy! O, słyszę! A nie krzycz pan tak. Dobrze. Usłuchy mam. Bo wie pan, ja szeptałem. A, rozumiem. Dobra, pojedziemy na salę, poczekamy na wyniki. Ja bym poczekał na policję, proszę pana, też, bo już ja co prawda się źle czuję, ale... Ale ja się wszystko pamiętam, pana... przyjechał taki samochód i on mnie wciągnął, w ogóle wyłączył taryfikator. Na GPS-ie dziwny adres miał wbity. I powiedział, że to będzie czwarta strefa. O kurde, to nie wiem kto to był. Ała, Jezus, łóżko. Ja nie, ja policji nie wzywam, proszę pana, ja wczoraj im nie ufam. Dobrze. Ja ufam czasem policjantom. Czasem. Rozumiem. Dobra, pójdę po wyniki panu. Oj. Co myście tam mu zrobili? Dawidku! Ja kto tam przyjedzie na idzie na maści? Kto to mówi? Święty Piotr? Zaraz przyjedzie Jasiu idzie na maści. Jasiu. O Jasiu, aha, miałem kiedyś znajomego Jasiu. Fajny był, fajny, teraz stary już jest. Nie, no tam stary od razu, pewnie drugą młodość przeżywa.
A gdzie ta policja? Bo ja muszę zgłosić na policję to porwanie. Jakie porwanie? Zaraz możemy zadzwonić. A na razie no porwało mnie. Porwało. Dobra, dobra. No dobra, panie doktorze, zgłasza pan na policję, żeby Założę panu ten stabilizator na nóżkę i zadzwonimy. Mhm, to dobrze. Ty, kurwa, w klapach chodzisz. Jak ten. To są sandały. Są sandały, bo mam... Haluksa mam. Haluksa, nie mogę w butach. O. Panu założymy stabilizator na nóżkę. Pan w stanie założyć, się dobrze założony jest. Czy nie gniecie. Już stanę. Stanę jak się chodzi. Oj. Chyba dobrze, ale boli nadal, będę kuśtykał. No to tak. Tutaj o, panu damy ketonal w tabletkach. Jeszcze receptę wypiszemy. Proszę pana, ja nie mogę ketonalu. Nie mogę, no bo ketonalu nie mogę niestety z wódką łączyć, a ja piję wódki dużo. A, to coś innego bym prosił. Kurde, co mamy problem. Dobra, to ibuprofen może być w takim razie. Jedna tabletka na dzień nie powinna działać. Z recepty można kupić, więc no, powinno być dobrze. Czyli tak mam iść prosto tam i mam iść tam, o. A, to rozumiem, że pan swoją drogą idzie. A pan zgasi to światło tu, o, tu u góry, tu. A, no, to się nie świeci już, zgaszone. A, no to to ja idę tam, tak? Znaczy tu nie, tylko tak, o, to idę tak. Dokładnie. Te motki są zjebane w tej armii. A mi się tak zakręciło się w głowie, jak uderzyła we mnie. Za... Właśnie, bo gdzie ta policja? Ponieważ ja muszę zgłosić porwanie. Już. Ile? Policję pan chce, tak? Dobra. Tak, ja chcę wszystko powiem, to co pamiętam, bo mogę, uderzyłem głową, to mogę nie pamiętać, ale mam co za pamiętam. Ubranie. Napiszemy. O! A to będzie pasować? Skąd to jest? No zobacz. Ubierz się jakoś, bo wyglądasz jak wiesz co. Nie wiem, jest no. Widzi? Świetnie wyglądam, co ty chcesz? Mam paski. Ooo. To zabiorę. To co my idziemy? Co masz, patrz. To my idziemy na jakieś spotkanie biznesowe? No, a ubierz to jeszcze. O nie. O kurde. Nie ma mowy. No ubierz, tylko chcę zobaczyć, no. Ja przyszedłem tutaj, o nie. Jedziemy, chodźmy, jakiś sklepik. A ta policja jedzie do pana już. A ta policja jedzie? Złożyć, to tak. Jedziemy. No ty kurwa. Idę przed. Policję, to, no. Idź przed. Ja idę się muszę zrobić. Biegną. Kręci się w głowie się Batman. No. Ale patrz jaka arma RP jest profesjonalna, jaka grafika. Mhm, jakie cienie są rzucane. Teraz mi ta arma chodzi, ale jak była po premierze, to kurwa, dajcie spokój, nie dało się grać przecież na serwerach RP. Czy Dorian ma stream? Wieczorem będzie streamował, teraz tam coś ogarnia po prostu. Jakie wozy fajne. Idę zobaczyć co tu jeszcze. Ta wozy mają 911 call 11 911 amerykańskie. Tutaj ma call na... Tak. To ja. Witam pana, w czym mogę pomóc? Sierżant Adaś Kodaszym, roznaki 112. Dzień dobry. To panowie, ja nie słyszałem, że przyjście, bo nie słyszałem, że na bombach nie jechaliście. A jechałem, ale wyłączyłem, wie pan, bo bardzo głośne są. Ten. Już mówię, proszę pana, zostałem, przyjechałem do miasta i w ogóle zostałem siłą wciągnięty prawdopodobnie do nielegalnego przewozu osób. Ja nie wiem, czy to jest taksówka, która ma różne uprawnienia. Proszę pana, został wyłączony taryfikator. Zostało mi powiedziane, że wiezie mnie poza miasto, więc będą to duże koszty i nie chciał mi powiedzieć dokładnie gdzie. Po czym odebrał telefon i planowali prawdopodobnie mnie uprowadzić. Natomiast skończyło się tak, że proszę pana, ja bojąc się o własne życie, a równocześnie lekceważąc je, wyskoczyłem z samochodu. Mhm. To rozumiem też pana.
To też dużo mówi o tym, jaka jakość była samochodu, że mogłem odpiąć pasy i wyskoczyć. Nie było zabezpieczeń żadnych, więc na pewno tutaj przeglądu bym nie przeszedł. I samochód ten został, zielony samochód. Już proszę pana, niech pan zaczeka, ja tu sobie w notysiku zapiszę. Proszę mówić, samochód. Samochód, proszę tak, zielony. Zielony, tak. Jaka marka? Pamięta pan? No to była marka... No to była taka z tych samochodowych. Ale niestety nie wiem, która. Bo zielony miał... Rozumiem. Miał... Ale... O, mam! Wiem! Słucham, miał takie... Co? Taką bombę miał jedną niebieską. Kogut jakiś, tak? Kogut. Rozumiem, dobrze. Kogut. A przy pana to był jakiś SUV? Nie, nie, to był osobowy. Osobówka, taki, rozumiem. Taki osiedlowo-sportowy taki to był. Osiedlowo-sportowy, rozumiem, dobrze. A mógłby pan jeszcze opisać napastnika? To też jest bardzo ważne, bo może się poruszać na samochodzie. Niski, niski. Niski? Mhm, tak, niski. Niski. Niski z twarzy stary. Twarz stara. Tak. A jaki mniej więcej? Nos jak haczyk taki. Haczyk? Oj, oj. On pana zagarnął. Miał takie rysy. Wie pan co, bo ja nie chcę teraz jakoś tak mówić tutaj i być uprzedzonym, ale takie rysy miał trochę... Kurczę, no takie tureckie? Coś takiego bym powiedział, no. Czyli pochodzenie arabskie, tak? No o tam! Pochodzenie arabskie. Ktoś jeszcze? Nie. Jak wyskakiwałem, tylko powiedział, o nie! Tak powiedział. O dobrze. To niegrzeczny Sławek, proszę pana. Proszę uważać na takich ludzi. O, to się może dla pana bardzo źle skończyć. Tylko, że wie pan co, bo on mi nic nie powiedział, a sprawiał wrażenie, jakby mnie dobrze znał, więc prawdopodobnie jestem obserwowany. Rozumiem pana. Proszę, chciałby pan jakąś ochronę czy coś? Możemy coś dla pana załatwić. Oczywiście, od razu chcę broń długą. Nie no, proszę pana, takich rzeczy nie można załatwiać. Jak to nie wolno? Proszę pana, to jest nielegalne. Te emotki, kurwa, cztery emotki na krzyż. Jeśli pan chce broń, musi sobie pan pojechać do miasta. Tam się kupuje licencję na broń, jest sklep z bronią przy pana i normalnie sobie pan może kupić. Oczywiście używane tylko w celach do samoobrony i nie do innych rzeczy. A ja mam takie pytanie, bo ten pan tutaj, za panem, ten niebieski... Przepraszam, tak, jak pan to... ma na imię? Thief. Thief? Kurwa, kolejny. Steve! Złodziej? A, Steve! Bo pan te S takie nieme wymawia. A, możliwe. No. Co ja chciałem powiedzieć? No bo pan powiedział, że ten niebieski właśnie, że on jest tak, lekarzem, jest farmaceutą i on będzie jeszcze za niedługo strażakiem. A pan w ogóle jest tylko policjantem, czy musi sobie pan też dorabiać gdzie indziej? Nie, ja jestem przy pana policjantem, my dostajemy wynagrodzenie. Normalnie się zarabia pieniążki. Jeśli pan by chciał, jest prowadzona tutaj rekrutacja. O! Ja bardzo mówi dobrze pan, zeznaję. Mówi pan, ale rekrutacja do policji, proszę pana. Jeśli pan by chciał, to pan wchodzi na pagerze, na takiego Discorda i tam jest urząd i tam ma pan danie, może pan złożyć. Ty, a powiedzcie mi, bo ja chyba taki telefon sprzedali w kiosku, ale kurwa, jak nie umiem go odblokować, co ja muszę na klawiaturze tym tego telefonu pan wcisnąć? Mięsień Windows pan naciśnie. Panie, mięsień. Mięsień. Dzwoniłem Windows. Do ciebie i nawet nie potrafisz odebrać. A jak mięsień Windows nie działa, to mięsień Shift plus 5. Mięsień Shift plus 5. Faktycznie odblokowałem go, odblokowałem telefon. Oj, ale ja coś od... Oj, czuję to, Czuję. Czuję, odblokowałem telefon. Kurwa, jakie zjebane! Oj, czujecie? Ale dęsa na kurwiarz. Gigachat z ekipą... O kurwa. Jezu, chyba mnie o tak... O kurde. Coś ty mi dał! Panadol! Tańcz? Kurwa mać, nie wytrzymam. Jak się tańczy? Jak się to wyłącza, kurwa? Panowie! Jak mam przestać? Panowie! Pan do końca musi wytańczyć. Pan ma kość pękniętą, przypomina. Jezu! Oh yeah, dobra, o kurwa.
Edgar, nic panu gdzieś tam nie strzelił. Nie, ja nie wiedziałem, że ja się zginam, w takich miejscach. Czekaj, bo ja muszę, kurwa! Gdzie to jest? Anuluj, gdzie to jest AD? Brawo! Przepraszam, już nie będę tak robił. Byłem ciekaw po prostu moich możliwości. Dobrze, to ja teraz tak, sobie telefon wyciągnę. O, taką tapetę mam. Wykonam numer telefonu sobie. Ty, ja mam numery od wszystkich? Ale coś mi w portfelu brakuje pieniędzy. Tak mi się coś wydawało. Może w tym szpitalu ten lekarz. Pan mi coś grzebał w kieszeni? Nie, no sądzę. Jak to ten? Pan Batman dawał panu garnitur przecież. Panie Batman! Tak. Panie Batman, ile masz pan pieniędzy przy sobie? Pewnie panu puls sprawdzali, co? Proszę pana, mi sprawdzali różne rzeczy, ale na pewno nie zajęli się... Co? To nie on. Proszę pana! No? Pan szybkę opuści. Proszę bardzo. Ała! Policja! Stój. Kurwa! Dawaj tym policjantem, dawaj. Tak się nie robi! Co on kurwa próbuje? Od czego ty kurwa Batman jesteś? Już idę. Co się stało? Patrz kurwa! Co się stało? Czekaj, muszę się tu doczołgać. Dobra, chodź, bierzemy autobus, jedziemy, chodź. Ja się czaję. A może ten duży? To nie jest radiowóz, co ty to robisz? Cieszę się, że jesteście. To gdzie on? Ciomasta jest szefem od 34 miesięcy. Elo 3. Siema, Ciomasta, dziękuję ci. Po 3,5 kilometrach. Jak tam zdrowko? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No nic, no. O kurwa, gdzie są bomby? Wkręt bomby, dawaj. Jak mam wziąć? Strzelają się, słyszę. Ja pierdolę, czym on jedzie? Dobra, czekaj. Tu pistolet kup sobie jeden. Co ty robisz? Czemu ty ty, tak co to jest za francuski rower? Jak ja mam wsiąść tu przecież na dach? No wsiadaj. O, tak będziemy jechać? Tak wysadzisz. Na kierowcę. O kurwa, ty! Jaką to ma strefę zgniotu? Całkowitą! Gdzie ja mam jechać? Oj, przepraszam! Dobrze, jadę pod szpital. No to mi się podoba, tu czuję, że robię karierę w tym mieście. To jest wóz. Jaka pojemność. Bardzo fajny, mi się podoba. A właśnie, to jest wypożyczony? Panowie, a jest tu może jakaś restauracja w mieście? Może jako dostawca jedzenia bym się zatrudnił, bo to jest taki w sam raz. A gdzie by pan jedzenie trzymał? Na kolanach, żeby ciepło było. Na przykład taka pizza albo burgerki. A z tyłu tutaj widzę jest trochę miejsca. Dobrze, panowie. Ja w takim razie muszę zobaczyć tak. Tu jesteśmy na policji, jest szpital. O. To daleka droga. Gdzie jest centrum miasta? To muszę jechać w lewo czy w prawo? Musimy się jakoś dostać do centrum. Centrum to tam. Pojedźmy moim autem. Ja mam tam auto. Tak? To ja muszę przeparkować. Czekaj, bo tutaj jest droga pożarowa. No, nie wolno. Droga pożarowa. Jedziesz ze mną? Na komendę? O, ja bardzo chętnie na komendę. Dobra. Ja bardzo chętnie na komendę.
Ooo! Ale to jest piękne auto! Klasyk, co? Ładny, aż głupio mi wsiadać. Ale przynajmniej mam garnitur. O, na bombach czekaj, jechali. Zobaczymy, co tutaj po radiu leci. Może coś puścimy, co? Kasetę mam tu. Ale masz jakąś kasetę taką... fajną? Kurwa, nie. O, to jest, to lubię taką kasetę. Lubisz, lubisz? Będę tańczył. Miłości mówią mi. Ale mi się przypomniają stare army. Ja mi ten ruda, kurwa, wiewiórka, coś tam. Płaskiem i rybą. Świruj, świruj, jak pojebał. Bana. Ha, ale znamy to. Jana, tararara. O kurwa, co to? Drogi! Drogi! Zjeżdżają. Siema, siema. Cześć, dawna, dzięki. Co on kurwa gada? Z widzami chyba gada. Melni. Sama skówka, może ma się. Pobiegnę boso. Atramentem sympatycznym. Dobra. Wyłączę muzykę. O, dobra. Gdzie jesteś, Dawid? Jestem, tylko wiesz co? Mam... O właśnie, musisz mi otworzyć tak, drzwi. Tak, musiałem otworzyć. Tu mamy center link, tu możemy sobie pracę jakoś znaleźć, ale... A to ja chętnie. Tu jest praca. Ja bardzo dobrze sprzedaję. Szukaj pracy. Co sprzedajesz? Wszystko, wszystkich. Znaczy wszystko. FedEx, security... O, jest ten... Tu jest, tu jest gdzieś napisane? Mięsień lewy Windows. Mhm. I szukaj pracy. Ten lewy Windows mi nie działa. Oni mi mówią o tym lewym Windowsie. Kurwa. Ja będę musiał iść chyba do fizjoterapeuty, bo ten jeden mięsień mi coś tutaj nie ten. Co ci nie ten? No musisz. Ten jeden. Musisz mięsień działać. No właśnie ten jeden, no. Bo tak już telefon no to... nauczyłem się wyjmować, ale jak wyjmujesz inną telefon? Ręką. No ręką, no shiftem ręką, piątką. No to tak, no to też mięsień shift 5. Czekaj. No zrób, mięsień shift 5. No mam, no i co? No jest, i jest, szukaj pracy. Nie! Co nie? No nie! To co kurwa nie? Kurwa, czekaj, muszę wyjść. No spójrz się na Centerlink, no. Aaaa! To zmienia proste no, rzeczy. Kurwa. To jest tak, FedEx, Worker, no, Security, mnie. Garbage Man. O, coś dla Jasia. To News Reporter, Repairman, Bus Driver, Taxi Driver, Wood Logging. No, jako ten Taxi Driver, fajna robota. No i co, jakbym wybrał? No dobra, i teraz podpisałem z nimi wstępną umowę. Na taksówce będziesz jeździł? No ja bym se pojeździł, ale... No to dawaj, tu podpisać umowę? No właśnie... Właśnie, no chyba tak mi się wydaje, jeszcze to zobaczę. Teraz zerknij do garażu. Mhm, sponsor, dobra. O! No kurwa. Uwaga. No, tak samo i postaw pojazd. No upuść pojazd. Wiem, spokojnie, uspokój się! O! No i co jest robota? Dzień dobry, witam!
Dzień dobry! Cześć. No kurwa, weź tam auto z środka, no! Dzień dobry. Proszę pana, a czemu... Weź auto z środka! Czekaj, bo z żabą gadam! No to przestaw, żeby nie stało na środku, nie? A co, ty policjant jesteś? Nie, ale... O Jezus. Zapisałem do bankomatu i poprosiłem pana podmala. Proszę, proszę pana. Oj, poczekaj. Muszę przerwać. Co się dzieje? Ty, Batman. No, co? Wiem teraz. Ale kurwa, co oni mi dali? Ty żaba, to normalnie żaba jest? No, żaba. Tak, to ja. A ja tam... Aha, zaraz. To twoja twarz? Tak. A pocałuj Dawida. Zobaczymy, czy się Dawid zmieni to w ja. Księżniczkę. Nie całuj mnie, nie. Dlaczego nie? Chodź, go przytrzymam, stój, ja cię złapię. Nie, proszę nie. No nie rób Dlaczego? Mi tak, no nie chcę tak, no czemu ty mi musisz tak robić, no? Ale co ty płaczesz teraz? Nie chcę. Nie, kiedyś ciocia mnie całowała na imieninach i potem taki mokry ślad zostawiała, fuj. Niemiło. Ale to ciocia żaba, to są dwie różne inne postaci, nie? Mój wujek mówi na nią ropuchę. A, no chyba, że tak. A to też niedobrze. Tak. Dlatego masz takie pole minowe na ryju i same nie wypały. Bo to ropucha cię pocałowała. Żaba? Tak są. Czemu chodzisz w masce? Czyżbyś masce? Czyżbyś chciał komuś zrobić coś... Bardzo nie. Niedobrego, żeby cię nie rozpoznał? Jestem prokuratorem, proszę pana. Co? Prokuratorem? Tak. Kurwa, dobra. Ale pan się nie boi, spokojnie. Do góry ręce. Jak porywamy to? Porywamy go. Otwórz furę, porywamy go, chodź. Porywamy. Nie, porywamy. Porywamy go, chodź. Nie, nie wolno. Siadaj, nie bój się. Otwórz furę. Ile ty masz lat, Batman? Siadaj do tyłu. Batman, pojebały ci się światy, ty! Dam ci maskę, poczekaj. Kurwa, jeszcze łapy musisz powiedzieć! Masz maskę, ubierz szybko, zanim cię zapamięta, szybko. Nie, ja nie! To pan Dawidek, nie? Dobrze, że mnie nie widzi. Amatorka kurwa jakaś jest. Czemu amatorom zajeżdżasz? A kanabiki chcesz ten zasiadzić? Kanabiki? Jaki kanabiki? Co to jest? No chodź, pojedziemy. Takie drzewo. Takie rośliny zacznie. Chodź. Chodź, pojedziemy tą taksówką twoją. Ci się światy pojebały! Dobra, panie Żaba, to był żart. Dobrze, pan Żaba. Tam jest kamera. Pan Żaba, przepraszam za mojego kolegę, on jest... Dobrze, nic się nie stało. On ma papiery na to, on jest cofnięty trochę. Yellow papers, okej. Okay. Zaraz dostaniesz kulę. Ty też zresztą. O. Poczekaj, bo pod bankiem jestem, rozmawiam. Dobra, jedziemy, chodź kanabiki zrobimy. A mamy księdza tutaj, w mieście, czy nie? Do widzenia. Jest do widzenia. Ja kiedyś znałem takiego księcia. Fajny był księdz. Msze robił fajne. Co to było? A czy światło się zapadło? Ty czekaj, bo ja... A to jest... Aha, bo my jedziemy taksówką, dobra. Ale taksówka strasznie... No tak, bo ja mam gdzieś... W domu chyba z tego co pamiętam mam kanabiki, wiesz? Czekaj. No? Muszę tylko zobaczyć gdzie jest dom, czekaj. Mhm. Tu jest. O kurwa, jak przejechał chłop. Dawidku? Słucham cię. Wiesz, że to jest fake taxi? Mam nadzieję. No i dobrze. Jesteś bierny, czy ten? Ja? Jak wierny jestem. Bardzo wierny. Wierny czy aktywny będziesz?
Węgiel jest aktywny. Co ty to? Jaki aktywny? Co ty mówisz? No ja z babą, no co ty to? Aha. No ja tak jestem, jak z babą, to jestem aktywny z babą, no. A baba cię kiedyś ten? Takim gumowym tym? Oj, mi się wydaje, że ty masz ten syndrom, że chcesz, aby ktoś potwierdził twoje obawy, że to, co zrobiłeś kiedyś, było słuszne, nie co? Nie wiem, no, myślę, że to spróbowałeś, co? Było czoko-koko. Jednak ten strój jest chyba po coś. Czoko-koko! O Jezus! Aż mi jelita porwało. Porwało. A, kurwa. Dobra, uspokój się. Niczęcy mówisz. Dlaczego tu przyjechałeś? Nie powiem. Powiedz. Nie, już mi... Jasiu, w niedzielę trzeba go z lotniska odebrać. No właśnie dzwonił do mnie Jasiu, tylko że ja nie wiem jakim... Ja nie wiem jak Jasiu on teraz... On mówi, że on cestą przyleci i... No, ja z nim kiedyś leciałem, kurwa, samolotem. I jak? No nie wylądowaliśmy. A co to jeszcze? Na spadochronie skakaliśmy. Aha, a to że ze spadochronu skakaliście? Tak. Okay, a gdzie my jedziemy? O jedziemy kurwa, ty! To jest kemping jakiś? No to tak, właśnie tu mam schowek, skrytkę, bo mieszkam na willi. Nie pozwolę. Ty, a powiedz mi, tu w mieście są jakieś takie grupki, co na przykład trzeba uważać na nie? A ja nie wiem. A kim ty kurwa jesteś w ogóle? Przebierańcem, jak ty zarabiasz na życie? Ale że... Czekaj. Ale tu co? Jest śmieci. Nie to? Czekaj. Pamiętam, który to był. To nie ten mój dom. Czekaj, może to tam. Hop. O kurwa, ale stara guma i jak śmierdzi, ty. Dobra. Jest. A nie. Chcesz pistolet? Jaki pistolet? Jaki jest? Co to się dzieje tutaj? Czekaj! No. Co to jest zajrzyj. Tu? No zajrzyj tu, to jest moje. Zaglądnij. No patrzę. O kurwa, ty. A czemu tutaj żeś to skrył poza miastem? Ale nie mogę, no przecież ja nie mam uprawnień. Tu musicie mieć normalnie zezwolenia na takie rzeczy. Dobra, co ty... bierz kurwa, nie pierdol. Nie mogę! No bierz tą klamę, no! Czy to w razie czego będziesz miał? Nie będziemy jej używać. A grozisz mi, czy co? Jak to działa? Nie. Mam teraz mam ręce podnieść? Nie. No, tylko weź... Ktoś kaszle, ty, ej! To ja. A. To ja jestem chory. No dobra, to chyba wezmę. Jak już jesteś chory, to uznam to, że to jest twoje ostatnie życzenie i ja muszę to zrobić. Mięsień się wtka. O Jezus. Co zrobiłeś? Iskrzyka. Kurwa, widzisz? Widzisz, spierdoliłem wszystko! Dobra, masz jeszcze raz, wyciągam. No i co? No poczekaj chwilę, no! Nie mam takiego stroju jak ty, muszę sobie pochować te rzeczy. A, tu, o. No nie mam gdzie magazynka wsadzić, w dupę. No dobra, no to jak nie masz, to ja wezmę ci. Puść skrzynkę. No. Puściłem. Ja ci wezmę i później ci coś tam. Chodź. Dobra, mam kanabiki też wziąłem, dobra. Zamykam skrzynkę, chodź, idziemy. Ja bym wolał te kanabiki zamiast tego pistoletu. No to ja mam tylko kanabika. To musimy ci plecać ten, chodź. Tu w aucie będziesz miał amunicję. Jest też kanabik, masz tutaj, o. W bagażniku, zaraz do bagażnika. Bagażnik, no to patrzę już. Otwieram bagażnik, tu patrz. O, to do sadzenia. No, no kanabik, no trzeba zasadzić, nie? Dobra, to niech tam jest, okej. No dobrze, to ten... Ty, no. A jakby tak jeździć?
jeździć i w samochodach, rozumiesz, że taksówki i sprzedają na... A nie, to tylko debil by to robił. Dobra, to nie. I rozprowadzać od razu dla klientów? No, ale to kiedyś widziałem w takim serialu i to tacy totalne debile tak robili. A gdzie tam widziałeś? No, był taki serial o amerykańskim mieście i tam policja była i też taksówkarze gang mieli. A jak się nazywa? Pomarańczowe taksówki to były. Pomarańczowe taksówki? Mhm. Jakiś podejrzany jesteś ogólnie. Ja jestem podejrzany, a ty kurwa w stroju nietoperza biegasz po mieście. To jest moja zbroja. I moja twarz. Twoja twarz... No co? A ty... A właśnie, no bo ty jesteś tym prawdziwym Batmanem, czy go naśladujesz tylko? Ja coś ci powiem w ogóle. Ale musisz się zatrzymać. Słuchaj, kurwa. Niedobrze się dzieje, wiesz czemu? Co się dzieje? Wyłączę silnik. Słuchaj. Oglądałem cię telewizję. Massachusetts. Ale w Boston? W Boston, czy nie? Boston. Dobrze, no. Skupiam się, patrzę ci w oczy. Słuchaj teraz, no. Wybuchła pandemia. Czemu ty ustami nie ruszasz? Ruszam. Słyszysz, wybuchła pandemia. Słyszę. W niedaleko nas, tam kilkanaście tysięcy mil. Znaczy na set. No, wybuchła pandemia. I tam widziałem, wszystko usuwają z telewizji coś, ale widziałem się takie nagranie, jak tam do człowieka strzelali. A on chodzi, on szedł dalej. Co ty pierdolisz? No. Uważaj, ci mówię. Jak to jest możliwe? No ja nie wiem, no jakaś pandemia czy coś takiego mówią. Jak w The Walking Dead normalnie. Ale to nie, wiesz, no jak nie strzelają... Czekaj. Jak strzelają i dalej idą, to jest, wiesz jak... To kurwa, jakbym grał w taką grę. Te gry, Grand Theft Auto. No to może też tak być, no. Tam policja strzela, a ci ludzie też se dalej chodzą. I nie mówią, że ich boli. A to tak. Widziałem to. Słyszałem. Dobra, jedźmy na kanabiki. No tak ci mówię po prostu, bo... Ale ja nie wiem, kurwa, o co mu chodziło. Poważna sprawa jest, nie? Jakaś zdrowotna z tymi ludźmi, no to wiesz. Ja kiedyś też byłem chory. Co, wyzdrowiałeś? Nie, kurwa, umarłem. No przecież można być chorym całe życie, tak? O co ci teraz chodzi niby? No można być chorym, no. Ale na przykład możesz mieć stulejkę na przykład. Musimy znaleźć żyzną glebę. Masz stulejkę? A ty masz stulejkę czy nie? Nie mam. Szkoda. Dlaczego? No bo by była druga osoba, która ma. No to ty masz stulejkę. No ale nie mów o tym nikomu. No kurwa. Dlaczego ty masz stulejkę i tego nie będę czułeś? Bo to jak się mama, jak tego nie zrobi z tatą, jak jesteś mały, nie pójdą z tobą do lekarza, to potem już jak jesteś duży, to już ciężko się to robi. To już jest niebezpieczne. No nie, no pewnie laserowo to się wycina. Tak, laserowo, kurwa. Laserowo, jak... No. No a co, kurwa, teraz jest 22 wiek, co? Jaki, kurwa, 25 od razu, ty? Który mamy rok? 2054. No, dobrze, sprawdzałem cię. Czyli 22 już. Co? Ty kurwa jesteś głupi, czy udajesz? Słuchaj, w ogóle dziś będę jeszcze jechał, ale ty nie zdążysz pewnie, ale... Bo będę jeszcze jechał, ja bym ci coś pokazał Android. Tego. Bo tak się składa, że później mam lot cestą na Fisher Island. Ooooo! Nie! No dobra, no nie wiesz, tak czy jak jest taki lot. Mam dziś lot na Fisher Island. Fisher? Fisher Island! Kurwa, Fisher, co to jest Fisher Island? No to Fisher jest... Island to wyspa rybna. Ale kurwa, tu u nas? No to... Tak. I co tam jest ciekawego? Ooo, jak to zobaczysz, to jest kompletnie co innego. Nie zobaczę, bo to byś musiał nagrać mi. Aha. Bo ja mogę, bo ja właśnie, ja bym chciał zdążyć na ten lot. Ale może być tak, że się spóźnię. Nie wiem właśnie. A o której będziesz, ten, o której lot? Ja ci SMS-ka wyślę. Dobra.
Idźmy tutaj. Za krzaczki. Szukam żyznej gleby, wiesz? Aha, ty mi pokażesz, jak się to sadzi. No ja szukam żyznej gleby. No ale dobra, ale to mi powiedz, jak na tym się zarabia. No bo patrz, no ja sobie to zasadzę, to muszę o to dbać, tak? Musisz to sprzedać mafii. Jakiej mafii? Co ty pierdolisz? To jest mafia jakaś? No może ma nie mafii, tylko ja wiem, pamiętam, że to się do klubu nocnego chodziło i sprzedawało. O, do klubu tam, to... Zaraz ci powiem, jakie mieście to czekaj. A do klubu to mogę iść. Colchester. Colchester, rozumiesz? Obratujesz się. Jaka Colchester? Na grobach będzie lepiej rasować. Co ty gadasz w ogóle? Dawaj, sadź to. Nie będę na grobach sadził. Na grobach nie wiesz, że najlepsze po prostu... Nie. Co by powiedział Jasio? A wiesz, że tu w nocy... Straszę? No, nie. No, przywiozę cię tu któregoś, którejś nocy i pokażę ci, że duchy istnieją. Ty, a powiedz mi... No? Tak mnie zastanawia... Czy ty jesteś dalej płodny, bo masz takie ciasne gacie? Dobra, chodź, trzeba roślinę wyciągnąć z auta. Dobra. Dawaj. Czekaj, muszę tak... Muszę sobie tu otworzyć bagażnik. Wyciągam roślinkę. A tu jest Paul Goodman pochowany, wiesz? Tu. Czekaj tak, chwilkę, bo ja próbuję tą roślinkę sobie wziąć. Znałeś Paula Goodmana? Nie znam. Ty, jak się to kurwa bierze? O, tu jest roślinka, czekaj kurwa. Słyszysz mnie? Niestety. Jak wypowiesz słowo Paul Goodman, to piorun trzaśnie. Nie, mamowy, to jest, co ty gadasz w ogóle? Ale musisz tak powiedzieć, patrz. Święty Paul Goodmanie, ukaż się! O Boże! Czemu to tu zostawiłeś? On się w grobie wtedy przewraca. Jezu Chryste Nazareński. To dzisiaj. Co dzisiaj? Objawił się. Święty. To czekaj, to jak ja też tak mogę powiedzieć? A pamiętasz co? Święty. Ja bym go nie denerwował. No dobra, to nie. Dobra, ty, dobra, wracamy do tego. Jak ja to mam do kieszeni zmieścić? Patrz, ile to jest kurwa ziemi. No bierzesz pyk i mieścisz. Cyk. Aha, dobra. No. To rzeczywiście. Dobra, ja to wziąłem. Dobra, to teraz tak. Żyzna, gleba, żyzna. Dobra. Teraz tak, biorę, zaglądam w kieszeń. Mhm. O! Drzewko, widzisz? Ale to tak, żeby ktoś... A tu policja nie przyjedzie? Malutkie, nie? Ja tu dam na bok. Jakby co, to jest dzikie, nie? I możesz zacząć, widzisz? Czekaj, i teraz ja muszę coś przy tym porobić? No ja mam tutaj... No, zacząć ten. Tylko chyba to ty powinieneś mieć, to wtedy. Zaraz zobaczę. Tak, mogę albo ją podlać, ogrzać, skolować. Wodę potrzebuję. Chcielibyśmy kupić wszystko. Wszystkie potrzebne rzeczy. A ty jakimś narzędziem operujesz przy niej, żeby móc coś o nią dbać? No, musisz ją posadzić, nie? Czyli musimy iść kupić plecak i ty posadzisz swoją roślinkę. Aha, czyli tylko można swoje roślinki coś robić przy nich. Dobra. Ale tu pojedziemy. Ja nie chcę. Ja chcę tylko uczciwie. Co ty? A troszkę urosła, no. O, i rośnie sobie. No i co, to zwykła roślinka, no. O co chodzi? No to co? Ej, dobra, bo ja nie chcę takich rzeczy, bo ja chcę jeździć, ja tylko taksówkarz, chcę rozmawiać z ludźmi. No, to ja będę kierował, ja ci pokażę, jak się kieruje, chodź. To nie jest niezbędne. Poczekaj chwilkę, bo ja musimy zobaczyć, gdzie tu się jedzie, gdzie jesteśmy. Ja sobie sprawdzę na telefonie GPS-a. A, bo my jesteśmy na cmentarzu. A tu jest po lewej coś dużego od nas, takie, to tam jedziemy?
Gdzie? Na lewo od cmentarza, jakbyś mapę patrzył, to takie... Ale bo chcesz kanabiki czy nie kanabiki? Nie chcę! Czemu? Bo ty mnie chcesz, kurwa, wkręcić w jakieś kanabiki, kurwa, będzie mafia jeździć, ja w ogóle nie będę miał życia tutaj, no, aha, kurwa. Okej, okay. Wszyscy się będą dobrze bawić po klubach, a ja będę, kurwa, tutaj latał z nożyczkami. A chcę, wiesz, no to... Jasiu zawsze by kanabiki chciał. A, Jasiu to brzoskwinki. Piczki. Ale znasz tą zagadkę? Jaka? To... co jest... No, dobra. Co? Dobra, opowiem ci ją. Dobra, to nie. Skup się. Ale... Dawaj. Dobra, czekaj, ale... Czy zadasz mi... Ale czekaj, dobra. To będę udawał, że nie znam odpowiedzi. Ale jak mu nie znasz? No dawaj, no. Dodawaj, no. Dawaj, patrzę na siebie, no. No poczekaj, no. A, dobra. Co jest miękkie, okrągłe, dwie piłeczki ma, tak, i jest owłosione. Dobra, to teraz jest ten moment, w którym ja mówię śmieszną odpowiedź. Cipka! Nie, kurwa. A co? Zaszkwinia, no no jedziesz ty co, kurwa! Zatrzymujesz się co 5 sekund, no ja pierdolę, tak to nigdzie nie dojedziemy. Nie w tym kierunku jechałem. O Jezus święty. Ja to gdzieś widziałem, ten żart chyba, wiesz? W jakimś telewizyjnym programie. Mieliśmy kanabiki, tam i co? Kanabików czemu nie sadzimy? Słyszysz? Kanabików nie sadzimy, ponieważ ja chcę żyć legalnie. No ale... A jest legalnie? A jak się nie da żyć legalnie? Dobra. Mam... Uważaj! Co się stało? No, płot prawie uderzyłeś. Nie, no ja wszystko dobra, widzę. Pisze. No a to... Aha, dobra, to z tym Fisher... tym zlotem to będziesz do mnie ten SMS-ał, tak? Mhm, postaram się. Tam to dopiero jest co do robienia, wiesz? Ojej, możesz być... na przykład strażakiem strażak normalnie wąż wyciągasz wąż i z wężem normalnie wstydasz do hydrantu i lejesz wodą. O kurwa, ale i fajnie. I laderem wielkim, jeździsz dużą drapią. To ja to, ja chcę to być, jeszcze no. Jeszcze jest straż przybrzeżna, jeszcze jest wieża kontroli lotu i normalnie odpalasz transporter w samolocie i musisz zgłosić do wieży kontroli lotu, jak nie zgłosisz, to ściga cię straż przybrzeżna. O, to ja chcę taką straż. I można normalnie statkiem płynąć straży przy Coast Guardem. A szeryfi też są, a szeryfi to... Co się dzieje z szeryfami? No nie, lepiej żebyś nie... Ty, a są jakieś dziewczyny w ogóle w mieście? Tak. Jest moja koleżanka. A, to tam koleżanka. To już się nie liczy. Jak jakaś dziewczyna ciebie zna, to niezbyt dobrze o niej świadczy. Dlaczego? No bo jak ty, kurwa, o cipkach gadasz żarty. Ty dostałem... O. Co widzisz, dostałeś? Bo wziąłem to drzewko. No i co się stało? I że słabo robiliśmy i słabo wyszło. Masz, zajaraj sobie. Dałem ci do auta. Tu to schowkę do ręki. No to czekaj. Wysiądź i zajaraj sobie, blącika. Dobra. No i na tym Fisher... A jak to? Czekaj, bo próbuję do ręki Fisher Island wziąć. Jeszcze jest, na przykład tam jest dużo pracy, możesz prowadzić swoją stację benzynową, nie musisz zamawiać paliwo, cysterną musi przylecieć i możesz ustawiać swoje ceny paliwa. Jak ja to mam zrobić? Jak zabraknie w stacji paliwa, to musisz, wiesz, zamówić. Są piraci też, trzeba na piratów uważać. Nie, magazynek to nie... Jacy piraci, kurwa? No my możemy być piratami na przykład. Czyli pirat... No nic, zała... No bo kurwa, no nie mam, no nie mam miejsca, no! A, no to jedźmy do tego. Chodź do bankomatu. O, czekaj, ja mam potasek. Ja mam przy sobie 1600 dolarów. Czekaj, ja ci dam. Stój, nie ruszaj się. Daj pieniądze.
Oj, czy coś idzie? I chodź. O, dziękuję idziemy bardzo. Idziemy do sklepu z ciuchami. To dobrze. Ja nie mam, no właśnie, nie mam ciuchów, nic. A to jedź ty może. To ja pokieruję. O kurwa. O kurwa, co to co jest? Co się stało? Co, czekaj, co? Gdzie? Za nami zobacz. O kurwa, ty, co jest? O kurwa, co to jest? Zastrzel go. Nie. No goni nas. Może pranka nagrywa. Taki kiedyś był w Europie, też gonił. Co? Psa przebierał. Nie strzelaj do niego, zapytaj. O kurwa, ty, on jest chyba chory. O kurwa, to zrobić go trzeba. Ty, wytłumaczy McDonalda. Oho. Nie podchodź do nas. Reszta ziemi. Nie podchodź do nas. Przewrócił się. Ty, on chyba nie żyje po raz kolejny. Dobra, idziemy? Czy pomagamy mu? Czy po policję zadzwonię, poczekaj. No, że zastrzelił chłopa i po policję? Nie, bo nie ma, że ktoś inny strzelił, nie ma. Nie ma nikogo na dispatchu, nie mogę zadzwonić. Tu, po medyku zadzwonię. Też ich nie ma na tym. Nie ma, nie mogę cię... Ja się zapytam. Nie, on chyba wstaje. Nie. Proszę pana! O kurwa, co jest? Dobra, chodź stąd, jedziemy. Ty, uciekajmy, on wyglądał bardzo nie... On wyglądał nieprzyjaźnie. Ty, co tu się... Ty, tu miasto, tętni życiem. Jedźmy do portu może. Ty, kto to był? No, ja nie wiem, kto to był, no kurwa, stary, on wyglądał, jakby mu się twarz w ogóle rozkładała. O kurwa, a tyś przecież wzywał tego Paula całego z tym grzmotem. A kurwa, no i pojechał. No tak, przecież było tak, no. Gdzieś no masz rację, nie? No tak. A może to Paul był Goodman? Ale jakiejś takiej nie ma nawet. Tak, tego tak nie pamiętam. W ogóle będzie Zbyszek też. Nie znam Zbyszka. Jak nie znasz Zbyszka? To poznasz. Ale jaki to jest Zbyszek? W sensie, no kim on jest, nie wiem. Jakiś to jest kolega, wasz przyjaciel. Przyjaciel. Polityk, policjant. Nie. To jest Zbigniew Sokołowski. A, to nie znam. Sokołowski. A co tutaj jest po lewej? Port? Mhm. Tu można coś zamawiać. A dziewczyny też w kontenerach? Nie. Tak, to nie. Tak, nie mów tak. A dlaczego nie? Dlaczego tak o dziewczynach mówisz? No dziewczyny w kontenerze. Bardzo brzydko się zachowujesz teraz. Ale za wszystko mówię? Przepraszam najmocniej mojego kolegę. I kogo ty przepraszasz? Ty kurwa, ktoś tam w głowie ci siedzi? No dziewczyny w kontenerach. Jak z Chin zamawiasz dziewczyny, to one są w kontenerach i trzeba je nadmuchać. No co? Bo są gorsze, tak? O to ci no chodzi. Są bez powietrza, puste. Co puste są? Bo są gorsze, o to ci chodzi po prostu. Sprowadzasz się na samotno, tak? Ja się w kontenerach, tak? Patrzę generalnie na twój strój, to się zastanawiam, czy ty na sobie jednej nie masz. Czego nie mam? Jednej gumowej, naciągniętej. Nie pamiętam, gdzie ta sklep jest. Cieszę się, że jesteście. Ciema Bogusz! Dziękuję, panie Boguszu. Jest szefem od 9 miesięcy doby. Czekaj, tutaj? No ja pierdziele, nie pamiętam, czy to jest. Dobra, jedźmy do centrum. Ty, bo ja ci powiem, że jedźmy do centrum, ale ja... Ja nie mam czasu teraz. Czemu?
no bo już mnie tutaj wozisz, kurwa, pokazałeś mi jakiś cmentarz, pokazałeś mi to, a ja tylko wpadłem na chwilę, tu już mnie zdążyłem odwiedzić szpital. Policja. Dobra, to zawieziemy się na lotnisko. O, to jest super. Czy ja jestem rasistą? Nie, nie jestem. Ja polecę na tą Fisher Island sprawdzić ten, a i ten, a my się później widzimy. SMS-a puścisz mi, jak wylądujesz. Mhm. A ty, a Janek gadał coś? Tak, o niedzieli. O, no to jest realne. Mhm. Bo mówi, że tak to jakoś tam siedzi w domu i coś, jakieś karty mu kazali składać. No jakie kurwa karty kazali składać? Mówisz, że siedzi, kurwa, i napierdala kartę składa graficzne. Ja pierdolę robota. Ty, może on bomby jakieś potem chce skonfigurować? No nie wiem, zapytamy go. A może w jakiejś knajp... w pubie jest może na piwie? No. Może i tak. Takie piwo się zrobił? Dobrze winą szalnet kopił. Ale no, na mszę to on nie chodzi. No, zabrali go? Nie, on nie chodzi. Chyba, że on będzie chciał udawać, że na przykład chodzi, jest pobożny. No, on udaje. Nie, bo on się wypisał z kościoła. No to jak się wypisał, no to nie może tutaj prawić mszy. Ale może, prawda, roleplayować, że wyprawia mszę. Aha, no może, może w sumie. Ty, królik! No i wąże, króliki. Wąże też są. A co to jest? To jest główne lotnisko? Jedyne? Tak. Czy jedyne? Nie, nie, jeszcze jest jedno. I tamto jest daleko oddalone z miasta. Ja to pamiętam kiedyś taką wyspę. Się Altis nazywała. I co tam na tym? Aha, tam było takie trochę obszurkane lotnisko. A to jest nowoczesne, zobacz. Tam ta wyspa była fajna. A tu też jest fajnie, tu jest ogromne. Mhm. Ale tu w ogóle chyba jest nieczynne. No bo... Tu nie prosperuje, tu mało ludzi przyjeżdżało. I kiedyś, powiem ci, że i napady na tym lotnisku i w ogóle, a teraz to się wszyscy wynieśli z miasta, bo już no, poszli gdzieś mieszkać do innych. Teraz już tak nie ma, jak kiedyś. No ale... No ale są miejsca. Poszli mieszkać do innych, no ja rozumiem. A czy w innych są chyba po prostu większe banki, mi się wydaje, żeby robić skoki na bank. Tak, tak, pewnie tak jest. No i lepiej. Ty, a ja mam takie pytanie do ciebie. Powiedz mi, czy ty też masz swojego Robina? Nie. No to tylko tyle chciałem wiedzieć. Czy się wstydzisz, okay. Jest to ciężki temat dla ciebie? Nie, 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 nie jest ciężki. Po prostu nie mam. Nie, ja widziałem, tak na stopie zakręciłeś się i taki grymas się pojawił na twojej... O, przepraszam. Coś co kaszlał. Ty taki chory jesteś? O, boś, kurwa, zioło mi, a właśnie zamknij ty... Zamknij buzię. A weź te zioło przypal jeszcze przed tym. Będziesz śmiedział na co. No przysięgam, chodź, no. Że nie zapalę nigdy zioła. Tak mi dopomóż. Kto tutaj jest najważniejszy? Ojejku. Ty... Co? Słyszysz mnie? No słyszę, no. To masz, zapal. Zobacz, no ale jak ja mam zapal? Jaka jest faza? Masz i musisz to przenieść sobie do garnitura. No to poczekaj. Kurwa, nie mam miejsca w tym garniturze. Łapką. Masz to pewno. Dam ci na chwilę. No to wyrzuć, co tam masz. Wyrzuć, co masz w garniturze. Wyrzuć na chwilę i zamień to. I zaraz to podniesiesz, no. Teraz weź łuk. Kurwa, no nie ma miejsca. No jak ja to mam zrobić? Czekaj chwilę. No próbuję, próbuję. No wywal magazynek. Ale który, kurwa? Wszystkie magazynki... No, i teraz przenieś. Ja to pierdolę, ty! No wyrzuć wszystko, co masz, tylko żebyś miał ten. No nie mogę, no! To masz na chwilę. Ubierz to, co ja mam.
No właśnie, mi się wydaje, że tyś mi garnitur, kurwa, z dziurami dał. No, ubierz to. No i poczekaj. O kurwa mać, ja pierdolę, jakie to jest śliskie, ty się spocił. No dobra, dawaj, ubierz ten. O. No ale nie, to miałeś podnieść to drugie. Co ty robisz, nie co widomi? Kurwa, nie wiem, ty, ja mam no. Chyba krzywą rękę. No bo ty jesteś... Dzwoni ktoś, teraz... czekaj, ktoś dzwoni. No nie, weź to jedno, podnieś to. Czekaj, you are being... Co to, jak ja dzwonię? Jak ja nie dzwonię, no co jest? Słyszysz? No podnieś to. Czekaj, bo muszę odrzucić rozmowę. Muszę się nauczyć, no to patrz, no! Jest tu taka torebka. Kliknij na to mięsień prawy, na torebeczkę. Mięsień dobra, prawy. Daj mi, ja se tak wezmę. Jak weźmiesz? Co to robisz? Halo? Słyszysz mnie? No słyszę cię, no co ty robisz? No próbuję. Mięsień, no ubierz ten suit. Poczekaj, mam pomysł, zostaw to, puść na chwilę. Kurwa, czemu mi to dzwoni w ogóle? Mój telefon jest pojebany, zaczyna dzwonić do ludzi, mimo że ja nie dzwonię. To rzeczywiście może być za duże. No to nic, zrobimy inaczej. Dobra, Tomasz. Tomasz, masz mój plecak. Podnieś sobie mój plecak na chwilę łapką. Tak zrób. Podnieś go, o tak. No. I teraz zajrzyj do tego plecaka i tak dwa razy jakbyś coś chciał zjeść. O, to widzę, teraz to tak. No, i tam ci zapal. Co ty robisz, nie? Na ziemię. Bawię się cicho. O kurwa, ale poszło. O! Kurwa, nie strzelaj, bo przyjdzie... Motyle lecą, ty! Czekaj, dobra, oddaj plecak. Oddaj nie, plecak. Nie, czekaj, bo do motyli muszę strzelać. Co jest? Mamo debil. No daj już. Masz wszystko, ci dałem. Ale po co ty... Czemu mi broń oddajesz? Broń jest twoja, masz. Wystrzelałeś magazynki? Wystrzelałem. Dobra, to ja wezmę tą broń. Dobra! Idziesz na samolot? A czemu ty się nie ubrałeś? Masz. No bo ty mi dałeś garnitur z dziurami. No masz, już jest dobrze. O, dobrze. Dobrze, było wspaniale, uciekam. Dobrze, ale się. Ja słyszę. Muszę zapomnieć to nasze spotkanie, ponieważ pokazałeś mi bardzo dużo nielegalnych rzeczy i będę musiał powiedzieć komendantowi to wszystko. Co? Chciałeś... Co ty mi robisz? Ej, ała! Nie rób mi... No co, ała. Wiesz, chory jestem, ty mnie będziesz bił? Dobra, no idź, już. Nic komendantowi nie powiesz. Powiem, zadzwonię. Biorę telefon. Jeszcze go widzę. Odbierz. Telefon. Książka. Police dispatch. Call. Telefon. Nie ma nikogo w policji. Niestety nikogo nie ma na policji, abym zadzwonił do nich. I bym wszystko to wyjaśnił. Bo powiem szczerze, to mi się nie podoba. Przygody Dawidka. Porwanie. I dziwnym tropem od razu po porwaniu pojawił się medyk. I potem nagle mnie jakiś Batman znalazł, którego kojarzę. I ten Batman mi pokazuje wszystkie nielegalne strefy w tym mieście. To jest jakaś zakręcona sytuacja. Ale następnym razem będziemy szli do przodu z tą sprawą. Nie damy się wkręcić. O nie.
O nie. Jeszcze na koniec zatańczymy, moi drodzy. Tańcz. Zatańczmy. Dubstep. Dance. O kurwa. Poraził mnie prąd. O, tak. Okej. Dobra, niech jest. Dobra, starczy. Konfiguruj dalej.